Ale mam tutaj jeszcze sygnał. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu, teraz dopiero zwróciłem uwagę, możesz odwrócić to lusterko? Pokażę, zobaczcie, z tej strony wszedł pocisk. Ciekawe, czy on wszedł, jak to lusterko było u kogoś w kieszeni, czy to w inny sposób się wydarzyło. Także ciekawy jestem. Ja też. No. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy, witamy i zapraszamy Was po raz kolejny w świat poszukiwań. Świat poszukiwań z wykrywaczem metali. Miejsce, do którego wybieramy się, ma bardzo ciekawą historię. Jest to las, w której stała leśniczówka. W styczniu 1945 roku leśniczy na wieść o tym, że nadciąga Armia Czerwona, kazał spakować wszystkie wartościowe rzeczy i zdeponować je w ziemi. Następnego dnia rankiem żołnierze dotarli do leśniczówki. Nie zastali tam nikogo. Splądrowali cały obiekt, a część rzeczy powyrzucali przez okno. Posiadając takie informacje, postanowiliśmy udać się w to miejsce i poprowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Licząc na to, że uda nam się znaleźć zakopany depozyt lub ciekawe rzeczy, które mogą być wokół ruin tej leśniczówki. Po całej tej sytuacji żołnierze radzieccy wyruszyli dalej w drogę, a 500 metrów dalej przyczaił się na nich oddział żołnierzy Wehrmachtu. Rozpoczęła się wtedy strzelanina. Jest pierwszy drugowojenny ślad. Jest ślad po żołnierzach Wehrmachtu. Pierwsza łuska ze zbitą spłonką. Natomiast mam tutaj jeszcze też inne sygnały, także zaraz je dokopię. I wykopane wszystkie łuseczki. Widać, że ktoś tutaj stał i po prostu strzelał z Mausera, z karabinu. Pod drzewkiem takie łoto coś. To będzie od tej, od lampki rowerowej, czy nie? Jest to pierwszy raz widzę coś takiego, ale... Nie, przejelenia. Jest to bardzo ciekawe. Może być, że to jest od lampki. Tu jeszcze. Kilka elementów w jednym miejscu. Tak, to wszystko tutaj pod tym drzewkiem. No, jesteśmy w dobrym miejscu. W dobrym miejscu. A jest i kolejna łuska ze zbitą spłonką. I jeszcze kolejny sygnał, ale to głęboko jest wszystko. Muszę Wam powiedzieć, że jak dostajemy taką informację, że gdzieś tu mogą być depozyty, jestem tak podekscytowana, że po nocy nie mogę spać. Wykopałem monetę. Jest w paskudnym stanie. Posiada takie purchle i jest słabo czytelna. Podczyściłem tą monetkę i okazuje się, że jest to według mnie 200 marek. Bynajmniej wychodzi tak tutaj z opisu. Dotarliśmy już w miejsce, gdzie stała leśniczówka, natomiast oprócz jednego wielkiego gruzowiska nie ma tutaj już nic. Podczas dzisiejszych poszukiwań panują u nas duże emocje, bo wiecie, mając taką informację, że wokół tej leśniczówki może być coś ciekawego, a nawet może ukryty być depozyt, to każdy sygnał już rodzi wyobraźnię, że jest to takiego coś mega, coś ekstra. Przez okna w leśniczówce miały być wyrzucane prawdziwe skarby, a jak na razie to jakiś aluminiowy garnek się tutaj ujawnił i... Gdzie ty widziałeś, żeby ktoś fajne rzeczy wyrzucał przez okno? Nie I co wiem. To jest? Jakiś metalowy element. Złom. Coś od czego? Z woźniem. I pół kilo aluminium. Trzeba tylko zobaczyć, czy czasami nie ma jakichś sygnatur ciekawych. A tutaj taka niespodzianka, mało nie wpadłem do piwnicy. Piwnicy prawdopodobnie budynku gospodarczego. Zajrzyjmy sobie tam do środka. Co tam jest? A, jest stare wiadro. Tam jest jakaś stara butelka też. Po piwie jeszcze zakorkowana.
i trochę współczesnych śmieci. Przed chwilą, co mnie spotkało, spowodowało szybsze bicie serca, duże emocje, zaczęła działać wyobraźnia. Dlaczego? Już wam pokazuję. Potężny sygnał, widać, że tu jest jakiś duży element, charakterystyczny dźwięk dla metalu i trzeba to podkopać, zobaczyć, może to wieko od kanki albo od czegoś innego. Zobaczcie, tutaj już się nam odsłoniło trochę, ale jest korzonek. O, widzicie tutaj. Na pewno to nie będzie chyba kanka, ale nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Podkopiemy to. Tyle emocji, a tu taki metalowy krążek. To nie kanka. Jeszcze nie tym razem, nie kanka z depozytem, ale to nic, nie tracę nadziei, szukam dalej. Taka oto łyżeczka. I cała. Ze śniczówki. I prawdopodobnie jest złota, jak ją doczyszczę, to może złoto gdzieś wyjdzie. Widzicie? Taki rudawy kolor. Może coś się wyłuska z niej. To na tej ściance gdzieś. Jest tutaj, widzę ją. O, i jest następna. A tym razem klamerka od pasa. Tylko pytanie, od jakiego paska? W miejscu tutaj, wokół tej leśniczówki, gdzie prowadzimy poszukiwania, jest masę wszelkiej maści blaszek. Mieliście też okazję je zobaczyć, ale też jest bardzo, ale to bardzo dużo elementów wykonanych z metalu. Od drobnych gwoździków po takie średniej wielkości zasówki, czy też elementy, które stanowiły konstrukcję tego budynku, duże żeliwne i stalowe tregle. Cisza i skupienie. I jest zaokrąglenie. Duże trafienie. Jakie rymowanki. Jak myślisz? Co to za monetka? Coś to krążek aluminiowy. Monetka. Alu? Cisza. Cisza. I don't know. Cisza, cisza. Jak myślisz? Przejmę i wtedy spojrzę. Co to może być? Coś srebrnego, ale nie wiem co. Co to za moneta? Zobaczcie sami. Wytarta. Wytarta, nieczytelna. A nie, to będzie silver ale grosz. Ale świeci się jak psu. Silver grosz. Uj, spadło mi w dziurę. No, ciekawie, ciekawie. Te miejsce odkrywa swoje skarby. Proszę. Nie mogę być ci dłużna, ty masz to i ja mam. Tak jest. Kolejna moneta, która wykopana jest z ziemi i jest nieczytelna. Pewnie już nie dowiemy się, jaki tam widniał nominał. Jest jeden fenik, troszkę zdezelowany, ale najważniejsze, że jakieś monetki wychodzą. Może za chwilę wyskoczy coś fajniejszego. A koło feninga łuska od karabinu Mauser.
A teraz wszedłem w bardzo ciekawe miejsce. Zauważyłem taką zapadlinę. Podchodzę, a tutaj zobaczcie, stare fragmenty niemieckich garków emaliowanych, jakieś stłuczki, butelki, no i stara kierownica od roweru. Ciekawie, ciekawie. Śmietnik, pewnie przydomowy śmietnik. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Ale lustereczko, ale zobacz, poniżej jest dziura przestrzelona. Ale mam tutaj jeszcze sygnał, więc... Zobaczcie, tutaj w tym miejscu, teraz dopiero zwróciłem uwagę, możesz odwrócić to lusterko? Pokażę, zobaczcie, z tej strony wszedł pocisk. Ciekawe, czy on wszedł, jak to lusterko było u kogoś w kieszeni, czy to w inny sposób się wydarzyło. Także kop, ciekawy jestem. Ja też. No. To kopię dalej. No właśnie. Dziura. A, to jest ta druga część, tak? Tak. No to nieźle. Czyli zobacz, przeszło na wylot. No to jest... Gdzie ta moja lustereczka? Czyli tutaj ta awantura mogła być między Niemcami, zobacz, a ruskimi. Gasi nawet. No. Zamykane, zobaczcie, jaki patent. No, niesamowite, nie? No to tak. No i teraz jest zagwozdka, co się wydarzyło? Znaczy, co się wydarzyło? Była strzelanina, bo wiemy o tym. A to chyba było faktycznie zamykane, no. Patrz, tak to. To musimy dokładnie przeszukać jeszcze te okolice. No, zaczyna się tu robić ciekawie. Jest kolejna łuska, ale tym razem już od sowieckiego karabinu, od Mosina. Zaczyna się to wszystko powoli układać. Tu łuski od niemieckiego karabinu, a tutaj od sowieckiego. Takie oto coś. Plomba ołowiana. Tak wygląda z jednej. Coś tu jest. A tak wygląda z drugim. Z drugiej strony i jest coś napisane, ale niestety nieczytelne. Musiałabym to... Nawet jak dobrze bym wyczyściła, to bym chyba raczej tego nie przeczytała. Podpatrujemy, co tutaj Ewelinka wykopuje. Skupiona jak milion dolarów miała wyciągnąć za chwilę. Wiesz... Po cichu na to liczę. Tak? Tak. A wiesz, jak wygląda milion dolarów? O, tak wygląda milion dolarów. A. Jak ta łuska. Zmieciona i zniszczona. Do mojego złomiksu. Ledwo się tu mieści. No to co, jak wiesz? To nie wiesz, czy wiesz, jak wygląda? No, milion dolarów wygląda jak milion dolarów. Nie wiem, bo nigdy nie miałam. O, właśnie. Ja miałem, bo sobie narysowałem. Ej, jaki ty dowcipny jesteś. Dobre, dobre. Chichy, śmichy, a tu wyszła moneta wojenna. 10 feningów, także... Nawet prawie, że ten... Ile mówiłeś? Milion. Milion dolarów. No prawie. 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 A jest monetka, także gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Spójrzcie, znalazłam takie oto coś. Nie wiem, od czego to może być i do czego to służyło. A może wy będziecie widzieli, wiedzieli. Jeżeli wiecie, albo się domyślacie, to napiszcie w komentarzu. Robota była tutaj zrobiona. Ale nawet nie mam pomysłu, od czego to mogło być. Czas na poszukiwaniach szybko minie, nawet nie wiadomo kiedy, a tu już 3 godziny za nami. W związku z tym zbliża się wieczór, będziemy musieli pomału kończyć poszukiwania, przerwać je w tym miejscu, natomiast na pewno tu jeszcze wrócimy. Historia ciekawa, historia z depozytem w tle, historia z ciekawymi... A depozytu brak. No tylko depozytu brak, ale to wiesz, jesteśmy po to, żeby to weryfikować. Potwierdzić albo... Znaleźć. Albo znaleźć, dobre. Natomiast jeżeli chodzi o
te ciekawe rzeczy, które miały być wyrzucone przez okna leśniczówki, no jest mocne utrudnienie, ponieważ wokół tego budynku jest bardzo, ale to bardzo dużo przedmiotów metalowych, jak również blachy cynkowej. Nic specjalnego nie udało nam się znaleźć. Musieliśmy odsuwać się od tej części zabudowy, no ponieważ no, wykrywacze szalały, wariowały, no i ciężko było się skupić na poszukiwaniach. Ciężko było nawet wyłuskać ten właściwy sygnał, bo blacha cynkowa daje właśnie sygnał jak na no, bardzo dobrą, sygnał, całą torbę tych blaszek. Bardzo dobrą na przykład monetę, medal, odznaczenie i tak dalej. Także na pewno w to miejsce wrócimy. Generalnie jesteśmy zadowoleni, bo mamy już obraz i wyobrażenie tego miejsca, w którym prowadziliśmy poszukiwania. Miło spędzony czas z historią w tle. Nie poddajemy się, na pewno tutaj wrócimy, żeby kontynuować nasze poszukiwania. A wiem, że warto, ponieważ takie przekazy ustne często sprawdzają się. Nieraz się o tym przekonaliśmy. Po prostu trzeba tylko się pokręcić, może oddalić bardziej od miejsca, gdzie stała leśniczówka. Przejdziemy też teraz na miejsce, gdzie no powiedzmy była ta potyczka, trochę zaczęło łusek wychodzić, jest potwierdzenie. Chcemy też to dokładnie zbadać. A w międzyczasie na pewno coś ciekawego też wyjdzie z ziemi, wykrywacz zasygnalizuje i sprawi nam radość i spowoduje, że będziemy mieli co? Co? Uśmiech na twarzy. Amen. Amen. A tymczasem się z wami żegnamy i do następnego odcineczka. Zostawcie taktyczny like, pomoże nam to w zasięgach. Zostawcie komentarz, jak wam się podobał film. Jak również, kto nie subskrybuje kanału, niech go zasubskrybuje, ponieważ będzie na bieżąco z tym, co u nas się dzieje, a dzieje się zawsze bardzo dużo. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.